To jest moja kolorówka, czyli tusz do rzęs i pomadka. To cześć, do zobaczenia w przyszłym filmiku. No, ale nie zrobię tego, dlatego, bo właśnie tak krótki byłby ten filmik. Zatem opowiem Wam dzisiaj o mojej pielęgnacji i o 5 sposobach, jak zadbać o cerę, mieć ładną buzię, nie wydając ani złotówki. Czyli co jest tak naprawdę w mojej kosmetyczce w momencie, kiedy gdzieś jadę. To jest to, co już wspomniałam, czyli to jest tusz do rzęs, maskara i pomadka. I powiem Wam szczerze, że tutaj nawet nie ma żadnych fajerwerków, dlatego, bo ja ostatnimi czasy kupiłam cokolwiek, więc to jest po prostu tusz do rzęs extension volume. Wybaczcie, a jestem beznadziejna, będę w recenzowaniu kosmetyków, to nie jest w ogóle moja działka. Zatem bardziej chcę Wam właśnie tutaj uświadomić, że nie potrzebujemy ich aż tak dużo, żeby się czuć ładnie. Natomiast pomadka, z której powiem szczerze, jestem zadowolona, to jest Golden Rose. Zresztą, tak jak możecie tutaj zobaczyć, mam już jakiś czas te rzeczy. Nie powiem. To nie jest tak, że nie chciałabym zainwestować w jakiś lepszy tusz do rzęs i może jakąś lepszą pomadkę. Dlatego, bo w momencie, kiedy zdecydowałam się na to, że mam tylko to, to może wartałoby czegoś poszukać. Jak jestem w trakcie szukania. Natomiast jeszcze oprócz tego, oczywiście jest coś do kąpieli. I powiem Wam szczerze, że od miesięcy już używam mydła firmy 4 Szpaki. I jest to mydło miś z lanoliną, którego używam też dla swojej córki. Jest ono bezpieczne, nie podrażnia mnie. Czy nie lubię żeli pod prysznic? Lubię, ale powiem Wam, że nie mam i tak nie mam w tej chwili, szczerze mówiąc, czasu na jakieś dłuższe kąpiele czy prysznice, dlatego zależy mi na tym, żeby to było szybkie i efektywne, a do tego jeszcze, żeby nie wysuszało bardzo skóry. No i nie powiem, jakby gdzieś tam oszczędzamy, dlatego, bo to jest taki produkt 2 w 1, że używa tego moja córka i ja. Włosy. Od już, powiem Wam szczerze, ponad chyba roku kupuję i używam tych szamponów z Biber. Chyba tak to się czyta. Różne próbowałam. Ten akurat jest Scalp Energizing Shampoo. Natomiast próbowałam ten do wypadających włosów i powiem Wam szczerze, że byłam sama zaskoczona, że on faktycznie działa. Co prawda mogło się na to nanieść to, że ja byłam w ciąży w trakcie tego, jak zaczęłam go stosować. Natomiast teraz, przy bardzo dużej utracie włosów po porodzie, on faktycznie pomaga. Ma ładny zapach, pomaga, te włosy są mocniejsze, mimo właśnie tam zmian hormonalnych i tym podobnie. I to jest koniec. Ja nie mówię już, okej, tak, mam jeszcze pastę do zębów, szczoteczkę i jednorazowe maszynki do golenia. Doszłam do wniosku, że po pierwsze, ja na co dzień w ogóle się nie maluję. W ogóle nie zakładam tuszu do rzęs, nie maluję sobie ust. Nawet jak wychodzę gdzieś, po prostu przestałam się tym przejmować. Zresztą powiem Wam szczerze, że nie przejmowałam się tym nigdy. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby był to element mojej porannej rutyny, żeby nałożyć ten makijaż. Rozumiem kobiety, dla których to jest ważne, które się czują lepiej z tym i uważam, że jeżeli komuś ma to poprawić humor, zbudować jego pewność siebie, to niech to robi. Natomiast ja w momencie nakładania na siebie jakiejś większej ilości makijażu po prostu czuję go na twarzy, robię się czerwona, dlatego, bo mam taką, a nie inną skórę, która ma tendencję do czerwienienia się, a jak nie mam tych kosmetyków na sobie, to przynajmniej ta skóra jest taka świeższa. Przejdźmy zatem do 5 sposobów na to, jak dbać o skórę i utrzymać ją w dobrej kondycji, bez wydawania ani jednej złotówki. Pierwszy sposób to mycie twarzy w wodzie przegotowanej. Prosta rzecz, wystarczy po prostu odlać sobie wieczorem z czajnika trochę wody do kubeczka. Możemy sobie wybrać jakiś super ładny kubek, żeby to był taki miły rytuał. I po prostu myć w tym twarz, a nie w wodzie z kranu. Wiemy jak jest, ta woda z kranu nie jest najlepsza. Co prawda w Krakowie podobno można ją pić. Szczerze, nie piję jej. Nie da się tego uniknąć, żeby to nie miało jakiegoś tam skutków, myślę, negatywnych dla twarzy. Oczywiście bez przesady,
Ale spróbujcie, spróbujcie myć twarz w wodzie przygotowanej. Drugi sposób to osobny ręczniczek do twarzy. Jakikolwiek ręcznik, byleby był osobny i żebyście używały go tylko do twarzy, często prały. To naprawdę, naprawdę dużo daje. Trzeci sposób, który ja stosuję i którego myślę, że nie wszyscy o tym pamiętają, a jest to bardzo oczywiste i proste, czyli przestań dotykać swojej twarzy. Chcemy tego czy nie, nasze ręce się brudzą, szczególnie jak jesteśmy na zewnątrz. I nawet ja się często na tym łapałam, że wiecie jak to jest. Na przykład do studentek teraz to kieruję, albo do osób, które gdzieś siedzą na jakimś, nie wiem, szkoleniu. Siedzimy tak, siedzimy tak, nie wiem, tu, to wszystko. Nie, nie, koniec. Po prostu ten cały brud nanosicie sobie na ręce. Żadnego przecierania oczu, pocierania tutaj i tak dalej. Wierzcie mi, że to ma kluczowe znaczenie do tego, żeby ta cera była ładna, bez niedoskonałości. Jakby tutaj powinnam dać taką gwiazdkę, że tak, to jest prawda, że ja mam genetyczne, myślę, predyspozycje do tego, żeby nie mieć problemów z cerą. I wiem, że są osoby, które się borykają z tym i te rady, które ja im tutaj dam, nie zmienią ich twarzy z dnia na dzień. To nie jest tak, że te wszystkie niedoskonałości znikną, natomiast na pewno nie zaszkodzą, mogą tylko pomóc. Czwarty punkt. Jedzenie. No, przykro mi bardzo, ale nie uciekniemy przed tym. To, jak jemy, widać na naszej często twarzy. Są osoby, które są trochę bardziej odporne, które mogą, nie wiem, zjeść McDonalda, czekoladę, tłuste sery, praktycznie nic po nich nie będzie widać. Ja do nich nie należę, nie jest najgorzej. Też nie odmawiajcie sobie zupełnie tych przyjemności ze względu na waszą cerę, jakby to nie o to chodzi. Ale myślę, że warto mieć to z tyłu głowy, że ważne jest to, co jecie, aby utrzymać kondycję, dobrą kondycję waszej buzi. Piąty punkt, któremu tak naprawdę zawdzięczam też to, że moja cera się troszeczkę, wydaje mi się tak, wolniej starzeje. Bardzo prosty. Brak makijażu. Po prostu nasza skóra nie zyskuje na makijażu, jakby nie ma nic zdrowego w tym, w nakładaniu tuszu do rzęs, cieni, podkładów, rozświetlaczy. Ten piąty punkt jest bardzo prosty, po prostu przestańcie na jakiś czas się malować, albo malujcie się tylko od czasu do czasu. Do osób, które sobie myślą, no ale jak ja się pokażę bez makijażu w biurze? Myślę, że można spróbować w pewnym momencie, o ile nie macie jakiegoś kontaktu z klientem, nie musicie być, nie jesteście reprezentacyjną grupą firmy, gdzie ten image wasz też jest bardzo kluczowy dla na przykład jakiegoś wygrania sprawy czy pozyskania klienta, to warto dać sobie przerwę z makijażu. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że może was trochę zainspirował ten filmik do zmniejszenia swojej kosmetyczki albo zmiany myślenia na temat makijażu na co dzień. Bardzo jestem ciekawa waszego zdania na ten temat. Tak jak mówię, ja nigdy nie byłam ekspertką od kosmetyków. Może to też gdzieś zaważyło na to, że tak z dość dużą łatwością pożegnałam się z większością z nich. Natomiast myślę, że tak, że to jest ważne po prostu, żeby każda z nas spróbowała chociaż chwilę być bez tego makijażu, bo to daje odpocząć skórze. I napiszcie też, czy któraś z tych metod jest wam znana, czy którąś stosujecie, bo jak widać nie musimy wcale wydawać dużych pieniędzy na kremy i tak możemy zadbać o swoją skórę. Zatem do zobaczenia w przyszłym filmiku i subskrybujcie, lajkujcie, bo to daje mi taki feedback, że to jest dobre, co robię i że chcecie to oglądać. I pa!